Wiecie, że kocham farmerskie gry i kocham wróżki. A Fae Farm, choć nie jest pikselową gierką, to spełnia tamte dwa wymagania, dlatego nie mogłam się powstrzymać i musiałam dać jej szansę. Czy żałuję? Tylko tego, że tak późno dane mi było poznać ten magiczny świat. Fae Farm otrzymałam bezpłatnie wraz z dodatkiem. Moje pierwsze wrażenie możecie zobaczyć oglądając zapisanego streama. Potem spędziłam z tą grą kolejnych kilka godzin i już wiem, że ta przygoda jeszcze się nie skończyła. Zacznijmy od grafiki, bo to pierwsze, na co każdy zwraca uwagę w przypadku gier i nie wmówicie mi, że jest inaczej. Przyznaję, że przy kreatorze postaci miałam lekkie obawy, bo jednak stara dobra pikseloza nigdy nie zawodzi. A to? No cóż. Na szczęście kamera w tej grze jest nie do ruszenia i nie widzimy płaskiej twarzy naszej postaci, więc szybko o tym zapomniałam. Chwilę zajęło mi przyzwyczajenie się do takiego kąta, ale za to sama grafika przypadła mi do gustu, zwłaszcza jeśli chodzi o otaczający świat i te przepiękne stworzenia. Sterowanie jest proste, ale na początku czułam się przytłoczona ilością funkcji. Z drugiej strony, gdyby interfejs był trochę bardziej oszczędny, to trudniej byłoby się nauczyć wielu rzeczy. Pozytywnie zaskoczył mnie wybór narzędzi. Fajnie, że nie są one w plecaku, tylko w osobnym panelu, ale dobra, to już widziałam. Natomiast wielkim wow jest fakt, że kiedy podejdziecie do kamienia, to wasza postać automatycznie wybierze kilof, a kiedy klikniecie na drzewo, to zmieni go na siekierę. Co do sterowania, to nie można zginąć spadając z wysokości, a skakać można naprawdę wysoko. Fabuła w tej grze jaka jest, to wie chyba każdy, kto grał w jakikolwiek symulator farmy. Dla mnie taka przewidywalność jest synonimem przytulności, a jestem cozy gamerką, więc jestem z tego zadowolona. Mamy więc tutaj własną farmę, możliwość łowienia ryb, zaprzyjaźniania się z NPC-ami, które dają nam różnego rodzaju questy, a także szansę na hodowanie magicznych zwierzątek oraz na eksplorowanie kopalni, co spodobało mi się do tej pory najbardziej. Z dodatkiem można również wybrać się do innej lokacji i poznać sztukę oswajania dzikich zwierząt, a potem zrobić z nich coś na kształt swoich chowańców, co jest przekiut. No bo kto z was nie chciałby kopać miedzi w towarzystwie różowej żaby na miotle? Nie zapominajmy o najważniejszym, czyli o łowieniu ryb. Ta mechanika jest średnio intuicyjna i osobiście nie trafia w mój gust, ale wydaje mi się, że samo wyciągnięcie ryby z wody jest dość łatwe, więc to dobra wiadomość dla tych z was, którzy nie są fanatykami wędkarstwa. Do plusów Fae Farm dodam jeszcze autozapis w ciągu dnia, choć dla niektórych to może być minus, możliwość grania w koopie oraz przyjemną muzyczkę. Co zaskakujące, w tej grze nie można kraftować skrzynek, ale na farmie znajduje się wielka graciarnia z nieskończoną ilością miejsca. Minusem dla mnie są relacje z NPC-ami, albo może po prostu nie umiem jeszcze ich prowadzić. Totalnie nie wiem, jak mam dawać postaciom prezenty, a widzę przecież, kiedy mają urodziny. Muszę to rozgryźć, ale jeśli wy to wiecie, to koniecznie dajcie znać. Z tego co wiem, da się tutaj romansować, a nie wyobrażam sobie farmerskiej gierki bez tej możliwości. Jeśli chcecie zobaczyć, jak gram w tę grę na streamach, to dajcie znać w komentarzu, a ja wracam do mojej rozgrywki, bo jestem przekonana, że jeszcze niejedno muszę odkryć.